Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Ania. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym chcę z Wami się podzielić moją małą perełką, którą odkryłam kilka tygodni temu, i przez tych kilka tygodni regularnie ją stosowałam. Jestem w niej totalnie zakochana. Oczarowana wręcz, sprawdza się niesamowicie dobrze i jest ona myślę na kieszeń każdej z nas. Nie jest to wygórowany kosmetyk, nie jest to kosmetyk typu premium, więc większość osób, które już patrzą na taką pielęgnację przeciwstarzeniową, przeciwzmarszczkową będzie mogła sobie na niego pozwolić, i dzisiaj właśnie na tym produkcie się skupimy i opowiem Wam, dlaczego uznałam, że zasługuje on na swój własny, oddzielny odcinek, i co w nim jest takiego właśnie specjalnego. Dzisiaj będę omawiała kosmetyk z firmy L'Oreal, a jest to serum na noc, seria Revitalift Laser, i to jest kosmetyk, który w swoim składzie zawiera czysty. Retinol. Ja retinolu nie używałam od ponad 9 miesięcy, bo będąc w ciąży, retinol nie może być stosowany pod żadną postacią, ponieważ może mieć to zły wpływ na rozwój dziecka, na rozwój płodu. Dlatego też odstawiłam wszystkie kosmetyki, które w swoim składzie mają pochodne witaminy A, żeby uniknąć takich właśnie skomplikowanych sytuacji czy różnych innych powikłań. Z retinolem jest tak, jak z uprawianiem sportu. Jeżeli nie używamy go regularnie, jeżeli nie ćwiczymy regularnie, to po jakimś czasie nasza kondycja spada i jesteśmy mniej wydajni, więc systematyczność tutaj jest kluczem do sukcesu, tak jak właśnie w dziedzinie sportu. Dlatego przez to, że ja przez tak długi okres czasu retinolu nie używałam, moja skóra odzwyczaiła się od jego działania. Trzeba także pamiętać, że budowanie tolerancji na retinol to nie jest. Jednodniowy proces. To nie jest jednotygodniowy proces, ponieważ każda skóra reaguje inaczej, ale to nie jest coś, co się stanie z palców. To wymaga czasu. Każdy z nas jest inny. Jednym będzie potrzeba kilka tygodni, inni dopiero po kilku miesiącach będą czuli się komfortowo z używaniem tego składnika. Miejmy także na uwadze, że retinol jest w różnym skoncentrowaniu w produktach, co też ma właśnie duże znaczenie na to, jak skóra reaguje na jego działanie, jak i także witamina A występuje w różnych formach. Ja dzisiaj typowo będę się właśnie skupiała na retinolu, ponieważ jest on częścią tego oto serum. Można by rzec, że 0,2% skoncentrowania retinolu w takim serum to jest niewiele, to jest bardzo mało. Ale wierzcie mi, taka dawka wystarczy, aby zrobić sobie nawet krzywdę. Można skórę bardzo podrażnić, będzie ona szczypała, będzie wręcz czerwona. I ja zaczęłam tego retinolu używać co drugi dzień. Jednak to było za często. Musiałam rozłożyć ten proces w czasie i zaczęłam go używać co trzeci dzień. I wyobraźcie sobie, nadal te trzy dni odstępu były za krótkim momentem na to, żeby skóra się przyzwyczaiła do tego seru. Skąd wiedziałam, że to skoncentrowanie jest za duże? Przede wszystkim niesamowite szczypanie skóry na kilka godzin po jego aplikacji. Skóra staje się niesamowicie wrażliwa, jest bardzo poirytowana i to mi dawało do myślenia, to mi dawało znak, mój organizm dawał mi znak i mówił, że niestety muszę troszeczkę zwolnić tempo i być bardziej cierpliwą. Retinol jest tym składnikiem, którego przewrotnie nasza skóra nie wykorzystuje, ponieważ musi ona najpierw go przekonwertować do retinalu, natomiast retinal zostaje zmieniony, przekonwertowany do kwasu retinowego, który to właśnie jest tym czynnikiem, który ym, odpowiada za odbudowę skóry na głębszych warstwach skórnych, jak i na zaspłysanie zmarszczek, czy po prostu wypełnienie generalne skóry twarzy. Na rynku są dostępne produkty z retinalem, chociażby serum z Basic Lab, które pokazywałam wam w ostatnim filmie, jak i także są kosmetyki dostępne z czystym kwasem retinowym, jednak jest to dosyć mocno działający składnik i o ile się nie mylę, nie jest on dostępny w sklepie. Jest on tylko i wyłącznie dostępny na receptę. To tyle w kwestii retinolu samego w sobie, natomiast my teraz wracamy do wspomnianego serum. Bardzo ono mi się podoba, ponieważ jest na podstawie, bazuje ono na wodzie. Dalej w składzie mamy także glicerynę, która działa nawilżająco na skórę. Po pierwszych tygodniach stosowania tego produktu zauważyłam, że skóra mi się łuszczy, co nieraz Wam wspominałam w filmach. Mówiłam, że kiedy patrzę tutaj w obiektyw, ja widzę, jak mam białe płaty gdzieś tutaj odstające i często nawet kiedy nakładałam podkład, to widziałam, jak skóra tutaj mi pęka. I nie było to estetyczne, nie bardzo mi się to podobało i wiedziałam, że to będzie proces, przez który będę musiała przejść, ponieważ tak długo retinolu nie używałam. Nie było tej przemiany złuszczania na skórka dosyć regularnie. Wiecie, używałam innych kosmetyków, innych produktów, ale retinol to jest retinol. Dlatego liczyłam się z tym, że złuszczanie będzie bardzo radykalne i będzie bardzo agresywne wręcz. Co się potwierdziło w późniejszych tygodniach. W czasie ciąży ja autentycznie widziałam brak stosowania tego produktu. Moja skóra pokazywała oznaki starzenia szybciej. Wszystkie zmarszczki mimiczne, które mam na twarzy, były bardzo widoczne. O wiele bardziej jak przed używaniem, przed ciążą, kiedy stosowałam retinol, chociażby w innych kosmetykach. Teraz, kiedy zaczęłam używać tego właśnie serum z firmy L'Oreal. Śmiało mogę powiedzieć, że to, co miałam okazję przetestować do tej pory, a wierzcie mi, tych kremów, serów z retinolem, z innymi pochodnymi witaminy A, przewinęło się przez moją łazienkę mnóstwo. To ten wypada w 100%. Najlepiej. Nie trzeba go dużo wyciskać. Jedna pompka wystarczy na to, żeby pokryć całą twarz, aby pokryć także szyję i dekolt, więc tutaj wszędzie sobie wsmarowywuję go w strukturę skóry i czekam. Nie nakładam nic innego zaraz po jego aplikacji. Chcę, żeby skóra go sama wchłonęła. Chcę, żeby serum zostało wchłonięte w swoim własnym czasie. I dopiero po około 10 minutach zaczynam dalszą pielęgnację. Serum, jak widzicie, jest zamknięte w bardzo ciemnej, szklanej. Butelce, plus dla produktu retinol. Nie powinien być nigdy wystawiany na światło dzienne. Powinien być trzymany w ciemnym miejscu. Najlepiej, właśnie w ciemnym, szklanym opakowaniu. Samo serum. Wygląda w ten sposób, ma mleczny kolor i jest um, ono dozowane przez właśnie dołączoną tutaj pipetkę. Od momentu otworzenia mamy 6 miesięcy na jego zużycie. Ja myślę, że wyrobię się w tym czasie, bo um, próg tolerancji na ten kosmetyk jest już coraz większy i teraz go używam co 3 dni, więc myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie będę mogła spokojnie zacząć go używać co drugi dzień, a po jakimś czasie... Codziennie, każdego jednego wieczoru. Radykalne zmiany zauważyłam już po dwóch, trzech tygodniach od zastosowania czyli uszczelnienie się skóry i spłycenie zmarszczek, w szczególności tutaj tych na czole, które no, pojawiają się, kiedy czoło. Marsza. Niesamowicie luksusowo przy tym pachnie. To jest namiastka jakiegoś spadła mnie. Bardzo przyjemnie mi się go używa, szybko się wchłania, bardzo dobrze rozprowadza się na skórze. Super pracuje z całą pielęgnacją wieczorną, ze wszystkimi kremami, wszystkimi innymi serami, których y, używam. Jedną rzeczą, której niesamowicie żałuję, że nie zrobiłam przed nagraniem tego filmu, y, to jest y, zrobienie zdjęć bądź jakiegoś krótkiego materiału przed i po, aby pokazać Wam jego działanie. Bo to namacalnie pokazałoby Wam, jak radykalnie moja struktura zmieniła się na przestrzeni tych kilkunastu tygodni do momentu, jak go używam po dzień dzisiejszy. Różnica jest kolosalna. Ja widząc siebie w lustrze, dostrzegam to na porządku dziennym i jestem niesamowicie zadowolona z tego, jak moja skóra teraz wygląda, w jakim stanie się znajduje. Brakowało mi tego składnika, czułam jego niedosyt, czułam jego brak, więc jestem niesamowicie zadowolona, że trafiłam na kosmetyk, który ma w swoim składzie czystą formę retinolu i działa on tak fantastycznie, bo zastanawiałam się nad powrotem do jednego z poprzednich, ale gdzieś mi, słuchajcie, wyskoczyła reklama właśnie tej całej serii z firmy L'Oreal, a że on był w promocji w Budsie, to pomyślałam why not i dałam mu szansę. Reasumując, jedno z najlepszych serów z retinolem, które miałam do tej pory w życiu, które miałam okazję... Testować, działa i podpisuje się pod wszystkim, co firma tutaj nam deklaruje na opakowaniu, co ten produkt ma zrobić. I to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że dowiedzieliście się czegoś nowego, poznaliście kosmetyk, którego wcześniej nie widzieliście bądź widzieliście, ale nie mieliście okazji zobaczyć recenzji u nikogo na kanale. Ja serdecznie go Wam polecam i jeszcze raz go pokażę. Firma L'Oreal seria Revive. Lift laser. Napiszcie mi, jakich wyserów z retinolem, czy innych produktów, właśnie z retinolem, używacie, z pochodną witaminy A, z jakąkolwiek inną, nie tylko retinolem. Będę bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Dowiem się, kto już zaczął swoją przygodę, kto jeszcze nie, kto może się jeszcze zastanawia. Na tą chwilę, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wgrywam tutaj regularnie, a my widzimy się w następnej produkcji. Trzymajcie się, pa pa!